Dzień dobry panie i panowie. Dzisiaj mamy kolejny epizod. Ja w międzyczasie znalazłem ustronne miejsce, które jest położone nad wodą. Napisał do mnie jeden z widzów, który zajmuje się wędkarstwem profesjonalnie i chciałby zrobić kilka testowych filmów takich szkoleniowych dotyczących zarzucania, podciągania spławika i tak dalej. I pytanie brzmi, jak on się zachowa, jak Mavic się zachowa przy włączonych sensorach dolnych, Visual Positioning System i przy wyłączonych. Zaraz sobie to prześledzimy. Trzymam Mavica dość daleko od głowy. Mniej więcej tak. I teraz z głównego ekranu wybieram sobie take-off, auto take-off. Trzymam daleko i przesuwam sobie take-off. Ale trzymam jeszcze chwilę Mavica i dopiero teraz puszczam. Teraz puszczam i leciutko przesuwam sobie go do tyłu. I to jest wszystko. I delikatnie go obniżam. Jestem w tej chwili nad wodą mniej więcej na może 1,5 metra. Obniżam go dalej i sprawdzimy, jak on się zachowuje. Sensory są włączone. Dryftuje. Mocno dryftuje. Teraz jestem mniej więcej 60-70 cm nad powierzchnią wody. Jest drifting. I ja bym nie polecił raczej takich niskich lotów, jeżeli nie mamy tego zestawu do wodowania. Są zakłócenia wyraźne dosyć, jeżeli chodzi o odbicie fal ultradźwiękowe. Dobra, teraz wzlecę trochę wyżej i wyłączę mu czujniki Visual Positioning System. Zobaczymy, czy to podziała, czy nie. Wchodzimy do menu czujników i tutaj mamy Advanced Settings, Enable Vision Positioning. Tu zrobimy sobie Disable. Tak jest. OK, w tej chwili mam wyłączone dolne czujniki. Odczyt jest na minus 2,7. Niby reaguje, ale bardzo delikatnie. Teraz się lekko unosi, dryftuje delikatnie. I zaczyna go ściągać nawet w dół. Ja go teraz lekko podniosłem. Ale przez chwilę go ściągało w dół. Tak, ściąga go w dół cały czas. W tych warunkach nie osiągnę wiele więcej, dlatego że to jest jednak rzeka i ona płynie. Mam tutaj fragment taki, który jest spokojny, ale mimo wszystko nie mam jeszcze takich dobrych tych wyników, takich jednoznacznych. Natomiast zestaw do wodowania to podstawa. Takie mam wrażenie, bo on jednak czy z sensorami włączonymi, czy bez, zachowuje się tak, że zaczyna lekko dryftować. Czasami w dół, czasami w górę i też na bok. Nie jest stabilny nad wodą. Na pewno to, że śmigła powodują ciąg powietrza i on zaburza powierzchnię wody. Druga rzecz, odczyty sond ultradźwiękowych nie za bardzo. Także trzeba by naprawdę się zastanowić nad tym. Moim zdaniem trzeba zastosować na pewno te pływaki, prawda? A później można pomyśleć dalej. Zrobimy teraz drugą próbę. Przyjechałem nad jezioro. Jestem trochę przed zachodem słońca i teraz testuję Mavica. I będę mówił dokładnie to, co mamy tutaj na rzeczy. Przede wszystkim tak. On już od 2-3 metrów nawet powoduje dosyć spore zakłócenia i on bardzo tańczy, jeżeli chodzi o wysokość. Zwróćcie uwagę, że on nie trzyma tej wysokości przy włączonych sensorach. Teraz nie robię nic. Tak, nie jest stabilny nad wodą, zdecydowanie. Sensory są włączone. Teraz się obniżam i obniżę się do mniej więcej metra nad wodą. Mniej więcej. Jest to ryzykowne. Teraz nie wykonuję żadnego manewru. Jest nieco stabilny, ale teraz do góry sam wędruje. Zobaczcie, drążki zupełnie nietknięte, wędruje sam. Więc nie zachowuje się też, nie tylko nad rzeką, ale tutaj nie zachowuje się stabilnie. Podniosę go trochę wyżej. W tej chwili jestem
odczyty też zupełnie mi szwankują, bo pokazuje mi w tej chwili, że mam 1,1 metra, a jestem dużo, w tej chwili minus 0,8. Tak, teraz sam się podnosi. Spróbuję na 0,6, mniej więcej jestem 0,6, a teraz się sam obniża i zaczyna dryftować. Polecę trochę wyżej, żeby pewniej go trzymać, tak jak teraz, i mu zrobimy tak. Zrobimy mu settings, sensors, advanced settings, tu powinienem mieć. Tak, w tej chwili włączyłem czujniki dolne. Teraz podniósł się do góry, nie? Czy można go utopić? Raczej podnosi się niż opada. Mógłbym powiedzieć, teraz się zaczyna opadać. Teraz się znowu unosi. Można go utopić. Teraz zaczyna tonąć. Wow. Ok. Za to przy obniżonych, przy wyłączonych sensorach dobrze się go łapie w rękę. Teraz mamy go mniej więcej 0,6 metra nad powierzchnią, ale zakłócenia są. Dość ładnie pracuje. Tak chyba najniżej jestem w stanie, około 0,3. Za 30 cm jestem ponad powierzchnią wody. Ona teraz bardzo mocno faluje, ale Mavic dzisiaj się zachowuje bardzo stabilnie. Bardzo, bardzo stabilnie. Dobra, teraz mu wyłączymy sensory, trochę wyżej go dam. W tej chwili bardzo tańczy przy wyłączonych sensorach. Zaczyna się obniżać. Zawisnął jakieś 30 cm nad wodą i jest coraz niżej. Ok, muszę go podnieść. Sensorami jest dzisiaj bardziej stabilny. Więc słuchajcie, robiłem kilka prób. Robiłem próby nad rzeką, robiłem próby tutaj nad wodą i mogę powiedzieć jednoznacznie, że zarówno z włączonymi sensorami dolnymi, jak i z wyłączonymi, ta pozycja, ta praca nie była stabilna i ten lot nie był stabilny, czy nawet zawiśnięcie nad wodą. 3 metry to jest ta granica, powiedzmy, błędu, gdzie jeszcze można latać nad wodą. Natomiast ja bym przy niskich lotach zastosował ten zestaw dowodowania i przećwiczył to na pewno. Przećwiczyłbym to na płytkiej wodzie na początku, a później bym się zastanowił, co dalej. Kończąc dzisiejsze loty, mógłbym powiedzieć tyle. Trzeba uważać nad wodą, szczególnie jak się jest poniżej mniej więcej 3 metrów. Dobrze jest mieć swój zestaw dowodowania, swój prywatny zestaw dowodowania. I jeszcze jedna rzecz, co do nagrywania film dotyczących wędkowania, no to jest wyzwanie, które trzeba wypracować. Ja nie mam zestawu dowodowania, także obniżałem się tylko do 0,6 metra mniej więcej. Trzeba to wyczuć. Na pewno nie jest to takie bezpieczne i na pewno fale odbijają się i na pewno trochę Mavic dryftuje nad wodą. Ja bym polecił tak 3 metry mniej więcej. Co do innych rzeczy, zauważyłem, że oprogramowanie, ta aplikacja DJI Go zamrażało mnie ekran. Nie wiem, czy to jest w iOSie tylko, czy też macie takie przypadki, ale wczoraj latałem trochę z Parkiem, dzisiaj latam Maviciem i mam takie samo zjawisko, a mianowicie w pewnym momencie zamraża mi się ekran. Kontroler pokazuje zupełnie inne parametry, a ekran aplikacji jest zamrożony bez zmian. To jeszcze z takich właśnie ciekawostek.
To chyba wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie o warsztatach, które będę systematycznie organizował. Niedługo będzie masterclassa też o dronach. Mam już zrobione 3/4, około 2 godzin mam nagranych w tej chwili, a chciałabym, żeby ona liczyła około 3 godzin. No i koszulki jeszcze są dostępne, mam jeszcze około 20 sztuk. Można znaleźć na Allegro, link poniżej. No i tyle. Pozdrawiam serdecznie. To wszystko na dzisiaj. Cześć.